Polska, Rumunia, Bułgaria, Węgry oraz Słowacja chcą przedłużenia zakazu wwozu ukraińskich towarów rolnych do końca roku. Zaprezentujemy taki wniosek na forum unijnym, zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus. Unijny zakaz na towary rolne z Ukrainy wygasa 15 września. Z Brukseli nie ma sygnałów, że zostanie przedłużony. Polska i pozostałe kraje przyfrontowe będą o to zabiegać. Wypracowane zostało wspólne stanowisko. Każdy z ministrów powiedział, że nie widzi innej możliwości, że jeżeli chcemy wywalczyć dla naszych krajów ważne decyzje Unii Europejskiej, że będziemy współpracować, to nikt się nie wyłamał. Mówił minister rolnictwa Robert Telus. Wspólne stanowisko zawiera się w trzech punktach. Pierwszy to przedłużenie zakazu wwozu ukraińskiego zboża. Po raz kolejny występujemy z takim wnioskiem, że żeby był ten zakaz przedłużony do końca roku. Jeśli Komisja Europejska nie wyrazi zgody, to Polska sama wprowadzi obostrzenia. Nie zostanie jednak zatrzymany tranzyt. O jednostronnych obostrzeniach mówią również Węgrzy. Kolejnym punktem jest wprowadzenie dopłat do tranzytów. Taka dyskusja rozpoczęła się już w Unii Europejskiej. Mówił o tym komisarz Janusz Wojciechowski. Uważamy, że to jest dobry kierunek, jedno z narzędzi, które będzie regulować albo może tworzyć te narzędzia korytarza solidarnościowego. We wspólnym wniosku znalazła się również potrzeba stworzenia elastycznej listy produktów objętych zakazem. Chodzi o to, by można było wprowadzić poprawki. W razie potrzeby móc reagować poprzez dopisywanie lub usuwanie produktów z listy. Jak wskazuje prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, najlepszym rozwiązaniem problemu byłoby porozumienie z Unią Europejską i przedłużenie zakazu co najmniej do końca roku. Polskie rolnictwo, polscy rolnicy nie są przygotowani na taką konkurencję, taki zalew produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ale to pokazuje po raz kolejny, że musimy rozwijać Polskę jako kraj eksportowy, musimy rozwijać polskie przetwórstwo, musimy rozwijać infrastrukturę, bo przecież tego zakazu nie będziemy w nieskończoność przedłużać. Stanowisko wypracowane przez 5 krajów przyfrontowych ma zostać zaprezentowane na posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rybołówstwa.